Bardzo serdecznie, nazywam się Stanisław Dąbek, jestem szefem tego sztabu, z niektórymi się znamy, myślę, że będziemy się jeszcze widywali częściej. To jest mój 24 finał, wiem, że to jest 25, dla niektórych to jest 7, 8, a może i dla niektórych pierwszy. Kilka spraw przy kwestowaniu. Nie chodzimy do mieszkań, nie wchodzimy na place kościelne, nie jesteśmy agresywni, nie zaczepiamy, robimy to z wdziękiem. 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja jestem drużynowym 5 Pożarniczej Drużyny Harcerskiej. Który raz już biorę udział w finale? Nie wiem sam, już po prostu człowiek tego nie liczy w pewnym momencie. Pomagamy, jesteśmy, ZHP dzisiaj działa na terenie całego miasta Piły, także można nas zobaczyć. Pozdrawiamy serdecznie, czuwaj. A ja jestem drugi raz na Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przewodnicząca Monika Głowska, 7 Drużyny Harcerskiej imienia Lotników Polskich. Jesteśmy harcerzami i bierzemy udział w WOŚP-ie po raz czwarty. Jest nas w tej chwili 22. No i mamy nadzieję, że jak najwięcej uda nam się uzbierać, żeby pomóc tym wszystkim potrzebującym, dla których jest cała akcja organizowana. Nazywam się Zachod, czyli Straży Pożarnej w Ratownictwie Wodnym w Pile. Zajmujemy się poszukiwaniami, różnymi zabezpieczaniami imprez masowych, które się znajdują na rzece, na przykład tu w Pile, na gdzie. Zajmujemy się także nurkowaniem na podkach, na akwenach wodnych. Przyjechaliśmy tutaj wspierać WOŚP. To jest starszym zamiłowaniem od dziecka. Co tu pokażecie, co to jest? Tu pokazujemy nasze sanie lodowe, które są przedstawione, motorówka, łódź, która jest hybrydowa, pojazdy nasze Straży Pożarnej i nasza laleczka star wojskowy taki. No jest super generalnie, warto pomagać i wszystkich zachęcamy. Cenik rzeczy. 250? 300! 300 złotych, brawo! Macie Państwo gest, naprawdę. I 500 złotych po raz trzeci sprzedamy. Duże brawa. Proszę. 20. Duże brawa. 120 zł po raz pierwszy. Oczywiście to jest początek. Ta. 120 na dobry początek. 500 zł po raz trzeci sprzedano. Zapraszamy. Brawa. Tu dla pani na koniec. To w sumie wiecie co, weźcie sobie całe. O, nie trzeba, będziecie mieli. O, tyle, o. Cała skarbonka poszła. Więc będzie. Tak, tak, będziemy. A teraz powiecie skąd. Co? Jesteśmy na stanowisku Stowarzyszenia Miłośników Munduru. Prezentujemy tam obok nasze mundury. Tu jest wystawa sprzętu wojskowego, pani Kasia z karabinem, nasza wspólniczka, tak, bardzo dobrą puszkę ma i do zbierania pieniędzy. No i zdjęcie ktoś chce zrobić, może zrobić w czapce, w każdej pełmie, we wszystkim czym się da. I to co sobie życzy każdy. Cześć, jesteśmy z 7 Drużyny Harcerskiej imienia Lotników Polskich. Dzisiaj zbieraliśmy kasę dla WOŚP-u i teraz obsługujemy szatnię. Jestem już od 6 lat. Ja jestem harcerzem już od 5 lat. Ja jestem harcerzem od roku. Jest publiczność? Raz. Widać. Publiczność widać? Machamy do Jurka i do całego sztabu. Teraz drugi widać publiczność. Jest. Machajcie Państwo, machajcie. Yes.
Centrum Kształcenia Nauka. Przyjechaliśmy już po raz kolejny, ale 15 na pewno. Od początku, jak jest orkiestra, to przyjeżdżamy, pomagamy Jurkowi Owszakowi. Dzisiaj zbieramy oprócz pieniędzy na fundację, rejestrujemy dawców szpików, ale też można u nas sobie zrobić specjalną fryzurę. Oczywiście za drobną opłatę dla Jurka Owszaka. Badamy włoski, czyli sprawdzamy stan skóry głowy i włosów. Przy użyciu mikrokamery możemy zobaczyć, co tam się na skórze z bliska dzieje. Tu mamy śliczne, młode włoski. Tak, można sobie zobaczyć z bliska, jak one żyją. W kształcie serca z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, stuwa na początek. Ktoś z Państwa da więcej niż 100 zł? Podarujecie ten tort, zabierzecie ze sobą, zrobicie co chcecie. I 550 po raz trzeci sprzedano, duże brawa! Zapraszam, życzymy smacznego!